Dobra, dzisiaj będzie taki teścik miernika RLC, którego kupiłem na Allegro. 44 zł plus wysyłka z 8, to wyszło mi ponad 50 zł. Dodam, że taki sam miernik na AliExpressie już możecie kupić za 25 zł chyba. 25 zł plus wysyłka 11,36. Więc w przypadku tej wersji chyba lepiej, nie wiem, bo szybciej opłaca się zrobić to na Allegro, bo za tą samą kasę miałbym o wiele lepszy miernik z AliExpressu, tylko bym musiał czekać dłużej. Za 41 zł z darmową dostawą mam coś takiego. To już jest zarąbiste. Ma tutaj pomiar jakby taki miernik, że możemy nim mierzyć napięcie do 50 V. Zobaczmy szybko jego opis. Tak. Na 50 V. Także nie wiem, czy nie kupię go w przyszłości i zrobię porównania pomiędzy tym z Allegro, a tym właśnie z AliExpressu za 40 zł. No ale zobaczmy najpierw tego, co kupiłem. Sprzedawca Janosik. Bardzo szybko wysłał, w tym samym dniu, od razu, praktycznie zaraz dostałem informację, że już jest paczka gotowa do wysłania. Także wielki plus za szybkość. No i tutaj mamy opis tego miernika. Jest on zrobiony na układzie Atmega 328. Jak ktoś sobie poczyta w internecie, to znajdzie projekt w ogóle takiego całego miernika. No i on tutaj może mierzyć właśnie różne tranzystory, kondensatory, cewki. Diody można sprawdzać nim. Super sprawa, jeżeli chodzi o diody. Na wyświetlaczu znajduje się gruba folia ochronna. Ma chronić LCD przed zadrapaniem podczas transportu. Zgadza się, była. Nie stanowi wyposażenia. Była folia, ściągnąłem ją. Aby odsłonić czystą powierzchnię, należy ją odkleić. Dokładnie. Dlatego jest jeszcze obudowa. No to jest wtedy na osobnej aukcji. I to drożej wychodzi. I tutaj tako oparty na procesorze Atmega 328 zapewnia dobrą dokładność i powtarzalność wyników pomiarów, samodzielnie wykrywając rodzaj podłączonego elementu bez względu na sposób podłączenia w gnieździe testowym. Tu bym się nie zgodził co do tego opisu, bo generalnie nie możemy podłączyć do 1 i 1 na przykład tranzystora, bo wyskoczy błąd, albo po prostu nie zmierzy go. Musimy podłączyć albo 1,3, albo 1,2. Albo na przykład 2,1, gdzieś tam na całym końcu, jeżeli mamy duży element, albo 3,1. Zresztą już oglądałem na YouTubie filmik, gdzie gościu mówił, że nie można podłączać na przykład pod 1,1. No i tak, tutaj mamy cały opis. Pomiarowy, rezystencja, kondensatory, cewki jakieś. Z chęcią sprawdził cewki z telefonów, jak sobie poradziłby. Czy zmierzy wartość takiej cewki z telefonu, bo nie wiem, czy każdy wie, ale w telefonie mamy tą, jakby to powiedzieć, tą cewkę bardzo maluteńką. Gdzie nie wiem, czy nie mniej jest niż 10 mikrohenrów. Dioda? Mniej niż 3,5 V możemy sprawdzać. I zasilanie od 7,5 do 9 V. I tu mamy zdjęcie kondensatory, jak mierzy w gnieździe 2 i 3. 10,5 pF, jakiś układ MOSFET, cewka, cewka gdzie włożył tutaj, rezystor 98, jakieś diody, dwie, rezystor regulowany, który ma maksymalnie ile? 200, 300, 430.
Jakoś tak. I tranzystor. NPN. Kolektor, baza, emiter. No i tak to właśnie tutaj sobie wygląda. Tak więc przejdźmy do sprawdzania to, jak to w ogóle działa na filmiku, który Wam teraz zaprezentuję. Ok, szybki test takiego miernika kupionego na Allegro do mierzenia rezystorów, kondensatorów, sprawdzania diod, jakichś MOSFETów, tranzystorów takich NPN, PNP. Zobaczymy, jak ona sobie poradzi. Tutaj zmodyfikowałem sobie już to urządzonko, że zamontowałem sobie taki przełącznik do odłączania baterii. I zobaczmy, jak to działa. Włączmy je, zasilane 9-woltową baterią. Dodam, że z AliExpressa możecie kupić takie samo za o wiele niższą cenę, tylko czeka się 2 miesiące. No, unknown or damaged part. Dobra, nie ma żadnego elementu, tak? Sprawdźmy sobie na sam początek diodę. Jak on wykryje mi diodę? Ta jest uszkodzona. Wiem to, bo już ją sprawdzałem wcześniej. Włożymy sobie ją do portu 1.3. I teraz sprawdźmy testing. Wykrywa jako rezystor. W ogóle się nawet nie świeciła. Ja wam to pokażę bliżej. Rezystor. Wcale nie jest rezystorem. Sprawdźmy teraz sprawną diodę. O tyle to jest dobre, że będziemy wiedzieli, jakim prądem zasilić tą diodę. Testuję. Widać, że migała. Świeci się. I co nam pokaże? Volta. Czyli takim zasilaniem tą diodę powinniśmy zasilać. 1,8 V. No i tak jak z tego co pamiętam, kupowałem na 1,8 V tą baterię. Dobra, tu mamy jakieś tranzystory. Oznaczenie A733. Zobaczymy, co pokaże nam to maleństwo. Należy włożyć, zamknąć i testujemy. PNP 676 mV. Super, sprawna. Następne. Testujemy. 678. Dobra. Elegancja. Ten test sprawny jest, to już wiem. Chociaż tyle. Następny. Test sprawny. Ok, mamy sprawne 3 tranzystory. Teraz jakiś, nie wiem, kondensator. 102J, 100 V. Takie oznaczenie ma. Jak nam pokaże? I co pokaże? O, 1252 pikofarady. Super. Sprawny. Kondensator elektrolityczny. 16-woltowy, 100 pikofaradów. 16 V. Czy on jest sprawny i jaką ma w ogóle pojemność? Zobaczymy. Pokazuje nam pojemność 85,33 pikofarada. Czyli już trochę zużyty jest. SR20 2 ohmy i VLOS 6,6%. Super. Dobra, co my tu jeszcze mamy? O, mogę go wyłączać właśnie tym włącznikiem. Pik i wyłączony, bateria odcięta. Nie będzie się chociaż rozładowywała. Tu mamy niby 100. Wartość 100. Włączymy sobie. Którego przypada zero dziewczyn. Jak to wyroba?
Wartość 100. Podłączmy go. I zobaczmy, co pokaże. No niestety to nie jest kondensator. Zobaczymy na tych tutaj. O, teraz dobrze siedzi. Syryzystor. Elegancko, perfekcyjny. Stuwa. Stuwa. Zobaczymy, 47. To nie jest chyba kilo, to jest zwyczajny 47. Zobaczymy, 47. Testuję. Nic nie pokazał. To jeszcze raz go zresetujemy. Zobaczmy, dajmy mu szansę. 99,7. Coś nie tak. 47. Wezmę miernik. Zobaczę, ile na mierniku pokażę. Zobaczmy miernik. 103. Już nie wiem, nie zobaczy. No to dobrze pokazał. To coś miałem tutaj, źle wyciągnąłem. 47. To jest na 100% 47. Dobra, teraz na 100% wziąłem 47. Zobaczmy jeszcze raz. I pokazał 46,6. Idealnie. Między jedną i 1,3. 46,6. O, ma. Gdzieś tu miałem jeszcze kilo. Tylko gdzie to jest? Stuwa, stuwa. 330. 330. Sprawdzimy 330. Sprawdzamy 330. Niemożliwe. Może nie tego nie załapał. Jeszcze raz. Może to drugą połówkę. 330, coś nie chce mi tutaj złapać. Spróbujemy włożyć tutaj w te. U mnie na wsi na jednego chłopaka przypada 0,10. Nie ma dzieci. Pragnę. Coś ma jakiś problem. 325. No okej. Okay. Dobrze, nie pokazał. 47. Mam 47 kilo. Zobaczymy, jak pokaże 47K. Jak pokaże 47K. 36, 37. Super. Dobra, teraz sprawdzimy takie elementy, nie wiem co to jest, wymontowane z jakiegoś wzmacniacza prawdopodobnie. Dwie diody. Dwie diody, 243 mV, 242, super. Jak widać działa, czasami coś tam ma, jakiś problem z zaskoczeniem, ale trzeba powtórzyć i się udaje. Myślę, że spoko zabawka, żeby sobie mierzyć, jakie są różne wartości elementów i segregować do jakiegoś tam pudełka czy coś w tym stylu. Ok, kończę filmik, bo i tak już trwa 10 minut. I to by było na tyle. Dzięki serdeczne, pozdrawiam.